Cześć, dzisiaj kolejny filmik z serii Czy warto? I z tej okazji pogadamy o pierwszym bezlusterkowcu od Canona, czyli o modelu EOS R. Na tak zwaną R-kę przerzuciłem się jakieś dobre 2-3 miesiące temu, a najlepsze w tym jest to, że tydzień, półtora tygodnia po zakupie pojawiła się informacja o nowszym modelu, jakim będzie model R5. Tak w największym skrócie możliwości, jakie ma dawać najnowszy model, ma dawać model R5, będzie nagrywanie w 8K w 30 klatkach, mają być dwa sloty na kartę pamięci, ma być wbudowana stabilizacja obrazu, ma być joystick zamiast tego śmiesznego paska i pewnie jeszcze wiele innych opcji, o których dowiemy się za jakiś czas. Co najlepsze, w internecie już zaczęły pojawiać się pierwsze informacje, pierwsze przecieki, na YouTubie nawet pojawiło się kilka filmów. Więc internet już powoli zaczyna huczeć od informacji na temat nowszego modelu, jakim będzie R5. Natomiast rzecz, która jakby mnie najbardziej zastanawia, to cena. Czy to będzie gdzieś w okolicach Canona 1DX Mark II, czy może jednak 1DX Mark III, ponieważ są to duże ceny i patrząc po specyfikacjach najnowszego modelu, nie wydaje mi się, żeby to była dosyć tania zabawka. Ale my wróćmy do mojej R-ki. Na początku pogadajmy o samej budowie. Muszę przyznać, że tutaj obawiałem się trochę tego, że ten korpus nie będzie jakoś leżał fajnie i wygodnie w rękach, ponieważ sam korpus jest lżejszy od Lumixa GH5, którego używam do tej pory. Jednak jak podepniemy obiektyw, to całość już czuć i muszę przyznać, że wszystko bardzo fajnie i bardzo wygodnie leży w rękach. Warto tutaj powiedzieć o samym gripie, który jest ultra wygodny i wydaje mi się, że jest on nawet lepszy od tego w Lumixie GH5. Przyciski w tym modelu są umieszczone w sposób intuicyjny, tutaj nie sposób się pogubić. Zawsze je można też zaprogramować pod swoje indywidualne potrzeby i preferencje. Jeżeli chodzi o mnie, to mi bardzo się podoba ten ekranik umieszczony tutaj na górze. On co prawda wyświetla tylko podstawowe informacje, jest to taki bajer, ale mi się osobiście to podoba i jest to całkiem fajne rozwiązanie. Kolejną bardzo fajną i bardzo ważną rzeczą w Canonie jest odchylany, obracany ekran. Coś, co jest po prostu must have'em dla osób, które chcą kręcić swoje filmiki na YouTube'a, które chcą kręcić vlogi. W Sony tego niestety nie ma i wiele osób nad tym ubolewa. Jeżeli chodzi o Lumixa, to mamy obracany ekran, tylko problem jest w Lumixie taki, że autofokus trochę szwankuje i zawsze musiałem się jeszcze posiłkować w dodatkowym ekranie. W Canonie jest tak, że po prostu obracam ekran, stawiam aparat gdzieś na statywie albo na jobby i mogę wszystko nagrywać i wiem, że autofokus jest na moją twarz, a nie gdzieś tam z boku i wszystko działa tak jak powinno. Teraz, żeby nie przedłużać, przejdziemy do obiektywów, ponieważ tutaj wybór jest bardzo duży, ponieważ będziemy mogli zamocować do R-ki starsze obiektywy z mocowaniem typu EF albo EFS. A jest to spowodowane tym, że do R-ki została zaprojektowana specjalna przejściówka, a właściwie trzy. Pierwsza z nich to tak naprawdę kawałek plastiku, jest to klasyczna przejściówka bez żadnych dodatków. Druga będzie posiadała pierścień funkcyjny, który można zaprogramować pod swoje własne preferencje. I trzecia, która oprócz pierścienia posiada filtr ND. Muszę przyznać, że jest to bardzo fajne i bardzo mądre rozwiązanie, ponieważ sam na początku do swojej R-ki używałem obiektywu 16-35 ze światłem 4.0. Nie jest to może jakieś mistrzostwo, ale ten obiektyw jest bardzo fajny. Po pierwsze zdecydowałem się na niego ze względu na cenę, a po drugie na to, że ma on wbudowaną stabilizację obrazu. Na YouTubie znajdziecie również masę filmików typu Canon EOS R w połączeniu z tym obiektywem. Najlepszy zestaw dla vlogerów, najlepszy zestaw dla początkujących. Bardzo fajny filmik na temat tego obiektywu zrobił Potato Jet i link do tego filmiku wrzucę wam pod swoim filmikiem, będziecie mieli wszystko w opisie. Ale po jakimś czasie sam przerzuciłem się na obiektyw serii RF z mocowaniem RF z światłem 2.8. To jest akurat obiektyw 15-35. Zmiana ta była podyktowana tym, że ten pierwszy obiektyw, ten z mocowaniem RF, zdecydowanie gorzej radzi sobie w słabszych warunkach oświetleniowych, też nie można w tak fajny sposób odciąć tła, jak robi to ten obiektyw z serii RF. Uważam, że na chwilę obecną nie wymieniłbym tego obiektywu na żaden inny. Po pierwsze jest to spowodowane tym, że ma on ten pierścień funkcyjny, który u mnie jest zaprogramowany na zmianę ISO. Po drugie, ma on wbudowaną stabilizację obrazu, czyli coś, czego nie ma body w Canonie EOS R. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam jeszcze powiedzieć o jednej ciekawej funkcji, jednej ciekawej opcji, jaką daje nam Canon, a mianowicie po ściągnięciu obiektywu możecie zauważyć, że migawka zasłania matrycę. Jest to bardzo fajne i bardzo ważne rozwiązanie dla osób, które dużo pracują w plenerze, dużo pracują gdzieś tam przy różnego rodzaju sesjach.
ponieważ przy zmianie obiektywów często jest tak, że do matrycy może dostać się jakiś brud, jakiś po prostu syf. Tutaj dzięki takiemu bardzo prostemu zabiegowi unikniecie takiej sytuacji. No dobra, ale przejdźmy w końcu do konkretów. Na R-kę zdecydowałem się dlatego, że ma ona ten sam sensor co model 5D Mark IV. Matryca ma 30 megapikseli. Co do kolorów, tutaj naprawdę nie można się do niczego przyczepić, odwzorowanie jest, wręcz bym powiedział, niesamowite. Jeżeli chodzi o późniejszą postprodukcję tego materiału, to musicie mi wierzyć lub nie, ale pokolorowanie całości zajmuje dosłownie chwilę, bardzo krótką chwilę. Po drugie, autofokus, który w tym modelu działa w sposób genialny, zwłaszcza po ostatnim update'cie rozpoznawanie twarzy i oka działa po prostu w niesamowity sposób. Również bardzo dobrze radzi sobie w słabszych warunkach oświetleniowych, zresztą zaraz wam to pokażę. Na chwilę zdecydowałem się wyłączyć lampkę i stwierdziłem, że zobaczymy, jak fokus będzie sobie radził tylko i wyłącznie przy użyciu lampki od Aperture. Jak widzicie, fokus działa w dalszym ciągu rozpoznaje twarz, rozpoznaje oko. GH5 również działa, ale wynika to z tego, że fokus jest ustawiony na manualu. Teraz włączymy światło i przejdziemy do dalszej części filmu. Po trzecie, przy zakupie R-ki dostajecie możliwość nagrywania w C-Logu w płaskim profilu w 8 bitach w zapisie kolorystycznym 4.2.0. Jest również opcja nagrywania w 10 bitach w zapisie 4.2.2, ale wtedy musicie liczyć się z tym, że będziecie potrzebowali zewnętrznego rejestratora, co niestety też trochę kosztuje. Dla przykładu wrzucam wam ten najbardziej polecany przez wielu vlogerów od Atomos, jest to Ninja V albo Ninja 5. Kolejną bardzo fajną i bardzo przydatną opcją jest możliwość stworzenia i skustomowania swoich trzech własnych trybów przy nagrywaniu filmów i przy robieniu zdjęć. Ale żeby nie było tak, że Canon jest idealny i do niczego się nie można przyczepić, że wszystko działa super, to teraz skupimy się na minusach. Ich na szczęście nie ma za wiele, ale jest kilka rzeczy, które osobiście mi przeszkadzają. Po pierwsze, nie ma nagrywania w 120 klatkach Full HD. To jest po prostu coś, co leży. To znaczy, ta opcja jest, tylko jeżeli chodzi o nagrywanie, to taka możliwość występuje w 720p. I pytanie jest takie, kto nagrywa cokolwiek jeszcze w 720p? To nawet nie jest Full HD. No, nie oszukujmy się, nie okłamujmy się. Na szczęście można nakręcić jakiś slow motion, można zrobić jakiś b-roll w 60 klatkach, tylko trzeba się do tego trochę bardziej przyłożyć i trzeba trochę więcej czasu na to poświęcić. Po drugie, brak stabilizacji obrazu, to znaczy jest stabilizacja wbudowana w obiektyw, niestety nie ma wbudowanej stabilizacji w korpusie. To znaczy jeszcze inaczej, jest stabilizacja cyfrowa, ale ona niestety nie działa w sposób zadowalający. Raz zadziała, raz nie zadziała i czasem jest tak, że jak myślicie, że coś fajnie nagraliście i że wszystko jest stabilne i płynne i później jeszcze w programie do postprodukcji chcecie sobie to wystabilizować, to okazuje się, że ten obraz niestety ale zaczyna falować. I do tego jeszcze dochodzi jedna rzecz, jedna kwestia, która wydaje mi się, że jest dyskusyjna, a mianowicie chodzi mi tutaj o crop w 4K, który z jednej strony jest potężny, a z drugiej strony jest tak, że ja się do tego przyzwyczaiłem i mi to nie przeszkadza. Jedyne, do czego mógłbym się w 4K przyczepić, to to, że nie ma nagrywania w 60 klatkach. Już mógłby być ten crop, ale nagrywanie w 4K w 60 klatkach powinno jednak być w R-ce. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie było nic o robieniu zdjęć przy pomocy R-ki, ale wynika to z tego, że a, ja nie jestem fanem robienia zdjęć, b, R-kę kupiłem tak naprawdę na potrzeby filmików, na potrzeby YouTube'a. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy polecam R-kę w 2020 roku, czy w ogóle ją polecam, to moja odpowiedź brzmiałaby tak. Wydaje mi się, że jak wyjdzie model R5, to ta klasyczna, standardowa R-ka powinna teoretycznie pójść trochę w dół. Jeżeli chodzi o obiektywy z serii RF, to wydaje mi się, że one są całkiem dobrą i całkiem niezłą inwestycją. I z obiektywami jest tak, że one tak naprawdę na rynku jakoś nieszczególnie tanieją. Jeżeli R-ka na przykład byłaby dla kogoś za droga, to na przykład mogę polecić model 90D, który nagrywa w 4K i przy okazji macie nagrywanie w 120 klatkach, tylko 90 nie ma akurat pełnej klatki. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie R-ki, czy na przykład modelu 90D, albo odnośnie obiektywów, śmiało piszcie, postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce w kolejnym filmiku, więc do zobaczenia, cześć!